Ostatnie 3 dni przebiegły pod znakiem indywidualnych mistrzostw Polski młodzików w badmintonie. W tym roku cała pula złotych i srebrnych medali trafiła do gości. Młodzi badmintoniści z Suwałk doszli do strefy medalowej, ale zawody skończyły się dla nich na etapie półfinału. Zdobyli tylko jeden brązowy medal. Trafił do męskiego debla. My jako SKB zdobyliśmy jeden brązowy medal, który jest udziałem Pawła Cipielewskiego i Grzegorza Hołuba. Nieznacznie w 3 setach przegrali oni walkę o finał. W ocenie prezesa klubu nasi zawodnicy reprezentują wysoki sportowy poziom, ale zabrakło im odporności psychicznej. Zagrali poniżej swoich możliwości. Z jednej strony Mistrzostwa Polski, z drugiej gra na własnej hali, przy własnych kibicach, znajomych, kolegach, koleżankach i widać było wyraźnie, że jeszcze tej presji nie wytrzymali. W przypadku, gdy po obu stronach siatki spotykają się zawodnicy grający na podobnym poziomie technicznym i taktycznym, decyduje psychika. Wygrywają ci, którzy nie dają się ponieść emocjom. Jeden ma tą psychikę od urodzenia mocną, inni mają problem z tym. Są psycholodzy sportowi. W klubie też pracuje psycholog sportowy. Do pewnego poziomu można podnieść umiejętność koncentracji, umiejętność wyłączenia się jakby z tego wszystkiego, co dzieje się na hali i skupienia się tylko na grze, ale też trzeba sobie powiedzieć, że człowiek, zawodnik o mniejszej możliwościach, mniejszej odporności psychicznej, jeżeli będzie pracował nad sobą, z psychologiem, będzie wykonywał wszystko to, co się zaleca, może podnieść tą swoją odporność nawet na wyższy poziom niż ten, który ma z natury tą odporność bardzo mocno, ale nie pracuje nad sobą. Mistrzostwa w bieżącym sezonie wywalczyli goście. Badmintoniści Weronika Górniak i Jakub Melaniuk z UKSB Millennium Warszawa złote medale zdobywają dość regularnie. Dobrze zagraliśmy, jesteśmy się zadowoleni. No teraz ostro trenowaliśmy, przygotowaliśmy się do tych mistrzostw, do miksta najbardziej właśnie i no i się udało. Po raz kolejny na najbardziej zaszczytnym miejscu na podium stanęły też zawodniczki z Hubala Białystok i Energii Lublin. Czujemy się szczęśliwe, ponieważ wygrałyśmy. Jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie i cieszymy się bardzo ze złotego medalu. No oczywiście cały rok ciężko trenowałyśmy i właśnie teraz bardzo się cieszymy, że z takim dobrym efektem to wszystko zaowocowała nasza ciężka praca. Przed finałem starałyśmy się trochę opanować, tak ale wyluźnić. Jednak wiadomo, nerwy były. Tak, jak na boisku stałyśmy, to ja też już taka trzęsłam się trochę, ale udało się to opanować i tak, zagrać swoje. To, wytrzymałyśmy głową do końca. Badminton nie należy do najłatwiejszych dyscyplin. Co trzeba robić, by zwyciężać? Należy przede wszystkim trenować i jeszcze raz trenować. Na każdy trening zrobić, tak. I nie poddawać się nigdy. Teraz dla SKB Suwałki przyszedł czas na podsumowanie, wyciągnięcie wniosków i refleksje, które być może zaowocują zmianami, tak by w pełni wykorzystać umiejętności młodzików z suwalskiego klubu badmintonowego.